Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i właśnie chciałem Ci się pochwalić, że zdałem egzamin teoretyczny na kategorię A. Tutaj mam wynik, jeżeli nie wierzysz, wydruk arkusza odpowiedzi z Wordu. No i chciałem się z Tobą podzielić kilkoma praktycznymi uwagami, które być może Tobie pozwolą też zdać ten egzamin szczęśliwie. Otóż po pierwsze, warto przyjść do swojego Wordu o parę minut wcześniej, wyszukać się na liście przystępujących do egzaminu. Akurat nie w Wordzie wrocławskim, ta lista wisi zaraz tam na ścianie koło tego pomieszczenia numer 1, gdzie się zdaje egzamin. I przynajmniej we Wrocławiu numer na tej liście jest jednocześnie numerem Twojego stanowiska komputerowego, na którym będziesz robił test. I co dalej? No, na samym początku egzaminator, czy ta osoba jakaś upoważniona, objaśnia dokładnie tego, zasady tego egzaminu praktycznego, objaśnia, jak używać panelu do udzielania odpowiedzi. Ja się uczyłem myszką. No, okazuje się, że nie jest to zbyt trudne obsługa tego urządzenia, ale wierz mi, w stresie to różnie bywa i możesz popełnić idiotyczną pomyłkę bez własnej, że tak powiem, świadomej woli. Następnie sprawdzają tożsamość. Również egzaminator każe sprawdzić poprawność danych osobowych wpisanych do komputera, czy nie ma jakiejś literówki. No, jest to ciągle przed rozpoczęciem odpowiadania na pytania. I na przykład w moim przypadku ktoś tam, kto wpisywał, pomylił nazwę ulicy, którą, że tak powiem, na której mieszkam. Oczywiście wezwałem tą osobę nadzorującą, ta sobie coś tam zanotowała, gdzieś chyba do swojego protokołu. No i na prawie jazdy ma być poprawnie. Jeżeli chodzi o test, sam test nie jest trudny, oczywiście pod warunkiem dobrego przygotowania się i znajomości przepisów. Nie warto się śpieszyć. Z reguły, jeżeli robiłeś te testy, to wiesz, te nowe testy, że sytuacja drogowa staje się jasna dopiero pod koniec filmiku. Natomiast we Wrocławiu chodzą testy firmy Signity. No, ten podręcznik kursanta, który Ci w tej chwili pokazuję, oczywiście autorzy tekstów Marek Rupental, Adam Cieślak i Michał Makarewicz, podręcznik wygląda tak, we Wrocławiu, podkreślam jeszcze raz, we Wrocławiu jest wystarczający. Urządzenie do udzielania odpowiedzi jest w miarę intuicyjnie, ale pomimo tego jakimś cudem nie zdążyłem z jednym banalnym pytaniem. No i co? Zdałem oczywiście, ale taki niesmak pozostał, bo straciłem jeden punkt na 74. Jak zakończysz egzamin, ta osoba nadzorująca podchodzi, coś tam robi na tym komputerku, kończy twoje fiki-miki, wynik wyskakuje od razu. No, jak zdałeś, i tak musisz chwilę poczekać, aż, że tak powiem, zakończy ostatnia osoba ten egzamin, wypisywany jest protokół, no i możesz podejść do okienek w biurze obsługi klienta i tam po oddaniu protokołów zapisać się na egzamin praktyczny. Oczywiście, jeżeli wcześniej zapisałeś się na łączony, Ciebie to nie dotyczy. Zapis na egzaminy jest na takim zaświadczeniu, które otrzymujesz wcześniej, a mianowicie zaświadczenie o wyznaczeniu na przykład panu Dariuszowi Kraśnickiemu terminu egzaminu państwowego na kategorię A. Ja oczywiście z egzaminu miałem, jak pamiętasz, 73 na 74 punkty możliwe. Pomarudziłem niestety przy tym jednym banalnym pytaniu. No i nie było powrotu. Jakoś oczywiście zniosłem ten stres, ale wierz mi, zdenerwowałem się strasznie. No, u Ciebie też może być różnie, więc lepiej nie popełniaj jakichś głupich błędów. Generalnie teoria jest dużo łatwiejsza dla posiadających już wcześniej prawko, czyli tak jak ja miałem B, trochę jeździłem. No, dla mnie ta część filmików była po prostu z życia wzięta. Natomiast kilka pytań musiałem się nauczyć na pamięć. No, z tych co pamiętam, było coś o grubości bieżnika,
jakieś 16 mm, już nie pamiętam o co tam dokładnie chodziło. No jakieś inne również typowo techniczne pytania z budowy motocykla. Natomiast z czego nie było, słynnych wymiarów tablicy rejestracyjnej, czy prowokowaniu wymiotów, jak jesteś na kacu. Gdzieś to widziałem w sieci, natomiast na pewno na moim egzaminie się to nie pojawiło. Czyli co mi wystarczyło? Jeszcze raz podręcznik kursanta. Oczywiście dołączone do tego podręcznika testy. Tu pokazuję trochę inne. To są akurat nie testy grupy IMIDŻ, które też wcześniej zrobiłem. Także sprawdź lepiej w swoim Wordzie, co tam chodzi, aby po prostu nie być zaskoczonym, nie wpaść w panikę, no i nie oblać egzaminu. Straszą, że baza pytań ma podobno kilka tysięcy, ale tak po mojemu są takie to w zasadzie drobne modyfikacje. Możesz te testy tam z książką bez problemu kupić w pierwszym lepszym sklepiku, nawet pod samym Wordem. U mnie z tych, co nie widziałem na testach, pojawiło się jakieś pytanie o marihuanę, jej skutki dla kierującego pojazdem, czyli w sumie modyfikacja pytań o psychotropy i używki. Na tym kończę. Jeżeli Ty pamiętasz coś ze swojego egzaminu teoretycznego, koniecznie skomentuj ten filmik. No, być może w Twoim Wordzie są jakieś inne zwyczaje. Zapraszam Cię oczywiście na moją stronę internetową badania na prawo jazdy wrocław.com. Poruszam tam podobne tematy, także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Pamiętaj koniecznie, weź sobie wydruk arkusza odpowiedzi z przeprowadzonego egzaminu teoretycznego osoby ubiegającej się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Dają to na żądanie, nie każdy to bierze, ale jak zdałeś, pamiątkę masz dożywotnią. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I w moim przypadku zachęcam Cię do robienia przykładowo kategorii A, jak już masz B wiele lat. Jest to świetna okazja do przypomnienia sobie przepisów, aktualnych przepisów, jak się jeździ. Także jeszcze raz bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.